kolejny wielka literatura wchodzi na scenę Siemaszkowej. No to jest zawsze ekscytujące, dla mnie osobiście, jako dyrektora, niezwykle ekscytujące, co dziś może powiedzieć taka powieść, taka literatura. I jak ją przeczytają ludzie, którzy dzisiaj to będą przeżywali w swoich wyobraźniach. O jest! No, o, ja się radzę. Dzień dobry. Pan sobie życzy? Kochany Stepanie Bogdanowicz, mój ty, mój ty. Co? 11:00. Czekam na pana już od godziny. Proszę. Jako, że byliśmy umówieni na 10:00, no to jestem. Proszę wybaczyć. Wybaczam. Tak. Proszę się, czy mógłbyś się pan przedstawić? Ja zrobiłem już kilka spektakli w swoim życiu, ale nigdy tak dużego. Więc uważam, że każdy artysta, żeby rozwijać się, każdy człowiek, żeby się rozwijać, musi przekraczać swoje granice i sięgać po coraz to większe i trudniejsze rzeczy, trudniejsze wyzwania. I takim wyzwaniem dla mnie jest Mistrz Małgorzata, który jest bardzo twórczo podniecający. I zmierzenie się z tego dla mnie jest przerażające i bardzo ekscytujące. I dlatego chciałem to zrobić, zobaczyć, czy dam sobie z tym radę. Do końca obsady, przed każdym spektaklem, bardzo długo myślę nad każdą postacią i rolą, którą będzie aktor był w stanie zrobić. I tak samo było przy roli Małgorzaty, czy postaci Małgorzaty. Myślałem oczywiście o Dagny w pierwszej kolejności, ale też brałem pod uwagę wszystkie aktorki, które mógłbym obsadzić w tej roli. Powiem szczerze, że obsada była nam nieznana, przynajmniej jak zawisły nasze nazwiska, bo taka jest tradycja w teatrze, że nasze nazwiska są wywieszane na tablicy. I my jako aktorzy jesteśmy zapraszani na pierwszą próbę, ale niekoniecznie jest opisane, kto zagra jaką postać. Także do ostatniej chwili była to wielka tajemnica i dopiero na pierwszej próbie, kiedy reżyser rozdawał nam scenariusze, dowiedziałam się o tym, że gram Małgorzatę i było to dla mnie totalne zaskoczenie, ponieważ jako aktorka etatowa spodziewałam się, że do głównych ról reżyser weźmie aktorów z zewnątrz. Miał oczywiście taką możliwość. Nie ukrywam, że się bardzo ucieszyłam. Natomiast później na moje ramiona spadł ciężar zbudowania tego wszystkiego i tak naprawdę nazwania sobie zadań, które będę musiała wykonać. Oczywiście adaptacja Cezarego różni się od powieści Bułhakowa, nie jest to powiedziane jeden do jednego. Ja też nie mam pięknych, kręconych, długich włosów, jak to była opisana w jego powieści Małgorzata. Natomiast współczesny teatr nie idzie już w kierunku przedstawiania rzeczywistości czy powieści jeden do jednego i to totalnie nie o to chodzi. Także ja starałam się konsekwentnie realizować krok po kroku plan, który narzucił nam reżyser i ufam mu bardzo. Jest to jeden z niewielu twórców, który jak podejmie decyzję, ja wchodzę na 100% w to, co on nam proponuje. Jakże? Jak to nie pamięta pan nazwiska mojego? Proszę, proszę wybaczyć. Nie, kochany Stepanie Bogdanowiczu, pan w tej sytuacji nie pomoże żaden technik. Jedyne, proszę sobie przypomnieć ludową, mądrą zasadę, co panu teraz potrzebne, żeby przywrócić do życia pana, to 200 wódki. Oto to. To tu dosyć dużym wyzwaniem dla nas było zrobienie jakby projektów lalek. Bo lalki rzeczywiście no, są wykonywane w różnych technikach i tak dalej. Myślę, że udało nam się zrobić lalki, które swoją jak gdyby estetyką, bo funkcje mają tą samą, jest dosyć, jak gdyby tak mi się wydaje, rzeczą nowatorską, dlatego że lalki jako takie są tak naprawdę konstrukcjami ażurowymi. Znaczy one nie są wypełnione mięsem ciała, nie są wypełnione kostiumem, kostium w lalkach jest zaznaczony też bardzo symbolicznie poprzez właściwie jeden element, który w jakiś sposób nadaje cechę danej lalce. Na przykład lalka Judasza ma
tylko żółty czepek, tak, który Marzena zaprojektowała, gdzieś ja miałem pomysł, no bo w ikonografii ten judasz jest zawsze na żółto. Tak. Nie będę o każdej lalce opowiadał, Państwo zobaczycie to na scenie, ale o tyle istotną rzeczą jak w budowaniu tych postaci lalek jest to, że lalki mają twarze aktorów. Zdjęliśmy formę, pracownia plastyczna zdjęła formę, więc one też w swojej skali są dosyć jak gdyby takie zaskakujące, bo mamy twarz, która jest w skali 1:1, ażurową konstrukcję, konkretny element kostiumu, który nadaje jak gdyby charakter. No i są dłonie, które Państwo zobaczycie, też są wykorzystane jak gdyby z gotowej produkcji, którą można było kupić w sklepie. Bo na scenie jest Was ogólnie 21 aktorów. To są aktorzy teatru naszego, czyli zespół Siemaszkowej, ale także pojawiają się aktorzy gościnnie. No to dla Ciebie jakby nie pierwszy temat, bo już grałaś w takich zespołach i sama też byłaś aktorką gościnną. Jak Ty odbierasz tą atmosferę między Wami? Czy ona się w miarę dobrze układa, czy na początku trzeba było się jakoś dotrzeć specjalnie? Zawsze jest pewna obawa i strach przed obcym. Natomiast w związku z tym, że do nas przyjechali tak różni ludzie i nieznający się nawzajem, stwierdziłam, że jest to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie przez reżysera. Natomiast to jest kolejna praca, przy której uświadamiam sobie, że jeżeli ta głowa przedsięwzięcia bierze za to odpowiedzialność, czyli za stworzenie zespołu, to wszystko układa się na właściwe miejsca. Cezary zrobił genialną obsadę i sami zaczęliśmy zaskakiwać się już po pewnym czasie, jak już się dotarliśmy podczas pierwszych prób. Rzeczywiście stworzyła się diabelska grupa. Nie jest to jeden wolant i jego świta, tylko to jest cały zespół, jak zobaczycie potem na scenie. Ale to nie jest tylko banda Wolanda, jak ją nazywamy. To są wszyscy aktorzy biorący udział w sztuce i ta zespołowość rzeczywiście wszystkim nam się udzieliła. Ja jestem przeszczęśliwa, że nasze energie są spójne i że tak to działa. No mam nadzieję, że to również się przeniesie na widownię. My, realizatorzy, skupieni dookoła reżysera, mieliśmy zadanie odnalezienia jakiegoś pierwiastka współczesnego albo języka współczesnego, który można pokazać nam ten świat, bo to jest to tak, no, powiedzmy, może nie wszyscy tą książkę znają, ale wszyscy mają świadomość tej książki, o czym ona jest i o czym opowiada. I mi się wydaje, że bardzo ważne jest przedstawić to w ten sposób, żeby jak najlepiej odczytano to dzisiaj. Ponieważ tam nie mamy jakichś czystych historii, po prostu tam mamy pewien przekaz, który jest, jak to już było powiedziane, bardzo szeroki i głęboki i szukanie tam jakichś odniesień historycznych, jeżeli chodzi o anturaż, po prostu nie ma sensu, że został zrobiony wielokrotnie, więc my szukaliśmy takich środków, które będą albo nawet rewolucyjne po prostu, żeby zadziałały i też z myślą o, nie ukrywam, naszych rówieśnikach oraz ludziach młodszych także, ponieważ to oni będą beneficjentami tego przedsięwzięcia na lata, mam nadzieję, i chcemy zrobić to tak, żeby robimy to tak, żeby to tak zadziałało. Więc mi się wydaje, że to taka była praca. Z jaką taką pierwszą, powiedzmy, myślą chciałby Pan, żeby ta publiczność wyszła po tym spektaklu z teatru? Jest mnóstwo myśli. Oczywiście, że chciałbym, żeby mieli jakieś emocjonalne przeżycia, żeby mieli intelektualne przeżycia, żeby może doświadczyli katarzis w jednej, dwóch, trzech scenach, może jakiegoś oczyszczenia na sam koniec. Ale jako artysta z drugiej strony też nie mogę do końca myśleć o tym, jak będzie to odebrane przez widza. Znaczy myślę, chcąc nie chcąc, muszę wierzyć w to, że wytrzymają czas, jaki będzie to trwało, że sceny będą na tyle interesujące, żeby wciągnąć ich w świat, do którego chcę ich zaprosić, ale też muszę mieć z tyłu głowy gdzieś pragnienie przekazania tego, co ja chcę przekazać. Jakby nie patrzeć, jest to moja wypowiedź i każda wypowiedź każdego twórcy musi być jego indywidualną, osobistą wypowiedzią, więc to przede wszystkim. Mydlić oczy przełożonym. Służbowym samochodem się wozi, diabli wiedzą gdzie. Nie mam zielonego pojęcia, jak on się dochrapał dyrektora.